Przedsiębiorcy liczą straty i szukają rozwiązań, jak nie wpaść w spirale zadłużenia. Jeśli nie pójdziemy na cmentarz 1 listopada, zmarli się nie obrażą. Najważniejsza jest pamięć o nich. Piotr Szkocki, dzień dobry. Zapraszam na Teletydzień. Okres pandemii jest szczególnie dotkliwy dla branży usługowej. Nakładane restrykcje powodują, że przyszłość wielu firm jest niepewna. Sprawdzaliśmy, jak sobie radzą lokalni przedsiębiorcy w tych trudnych czasach. Spadek obrotów nie oznacza jednak spadku kosztów prowadzenia działalności. Dla wielu przedsiębiorców każdy kolejny dzień staje się walką o przetrwanie. Na przełomie ostatniego tygodnia, półtora, rzeczywiście zauważyłem spadek klientów, w szczególności tych klientów, którzy przychodzą zjeść na miejscu. No, najzwyczajniej w świecie ludzie boją się przychodzić do restauracji. Jeżeli chodzi o klientów, którzy kupują dania na wynos czy na dowóz, są, ale również w dużo mniejszej ilości niż do tej pory. Pani Elżbieta prowadzi salon kosmetyczno-fryzjerski. Świadczone usługi wymagają bliskiego kontaktu z klientem. Właścicielka obawia się o zdrowie własne i pracowników, dlatego w salonie stosowane są podwyższone środki ostrożności. Klienci u nas nie czekają w kolejce. Są umawiani tylko telefonicznie, na godziny. Są obsługiwani indywidualnie. Po drugie, przyjmujemy od klientów deklaracje zdrowotności. Każdego roku w okresie jesienno-zimowym branża beauty odnotowuje spadek przychodów. Gdyby zapadła kolejna decyzja o zamknięciu zakładów fryzjerskich i kosmetycznych, wiele z nich nigdy nie powróciłoby na rynek. Klientów jest trochę mniej z racji tego, że jest jesień. Zawsze jesienią mamy nieco mniej klientów. Myślę, że to nie ma związku z COVID-em, tylko po prostu z jesienią. Chociaż teraz przed wszystkimi świętymi klienci chcą jednak zrobić sobie fryzury, chcą być obsłużeni, przyspieszają tutaj na ścieżkę do nas, ponieważ obawiają się strefy czerwonej, że mogą nas znowu wyłączyć z działalności. Nagłe wyhamowanie gospodarki odbija się na większości przedsiębiorców. Skutki obostrzeń w handlu i usługach odczuwają zarówno małe, jak i duże firmy. Przedsiębiorcy już liczą straty i myślą, jak nie wpaść w spirale zadłużenia. Zbliża się święto zmarłych. Obostrzenia związane z pandemią zmieniają się z tygodnia na tydzień. I chociaż trudno zarazić się na otwartej przestrzeni, to na korzyść wirusa może działać fakt, że na nekropoliach gromadzą się zwykle bardzo duże grupy ludzi. Warto pomyśleć o wcześniejszym posprzątaniu grobu. 1 listopada powinniśmy ograniczyć odwiedziny na cmentarzu, gdyż tego dnia nekropolie odwiedzą tłumy i trudno będzie zachować odstęp. Postarajmy się, aby ta nasza wizyta była rozłożona w czasie, bo jak wiemy, najwięcej odwiedzin jest w godzinach porannych, czyli do południa są największe tłumy. Przyjdźmy dzień wcześniej. Tego pierwszego możemy przyjść również wieczorem. Możemy przyjść 2 listopada. Postarajmy się, aby rozłożyć tą naszą wizytę w czasie. Jeżeli nie mamy potrzeby bycia tego 1 listopada z samego rana, przełóżmy tą wizytę. Wiemy, że jest ciężki czas, dbajmy o siebie nawzajem, o własne bezpieczeństwo. W pierwszych dniach listopada cmentarze będą otwarte dla odwiedzających. Administracja apeluje jednak o rozsądek i nie narażanie innych osób na utratę zdrowia. Przy zachowaniu oczywiście wszelkich środków ostrożności, takich jak zasłonięte usta i nos za pomocą maseczki, przyłbicy, zachowanie dystansu społecznego, stosowanie rękawiczek przy korzystaniu z punktów czerpalnych wody, tudzież z narzędzi, które udostępnia do darmowego wykorzystania do sprzątania grobów administracja cmentarza. Mimo pandemii niezmienne pozostają godziny otwarcia cmentarzy. Wszystkie cmentarze gminy Police w okresie od 1 października do 31 marca są czynne od 7 do 18. Wyjątkiem są 1 i 2 listopada, gdy nekropolie pozostają otwarte do ostatniej osoby odwiedzającej groby. Uczulamy oczywiście to, co powiedziałem już wcześniej, przy korzystaniu na przykład z punktów czerpalnych wody, tudzież korzystaniu z narzędzi, stosowanie rękawiczek ochronnych, które jakby też mogą potencjalnie ochronić użytkowników przed zarażeniem się koronawirusem. Od 31 października do 4 listopada patrole Policji i Straży Miejskiej będą patrolować cmentarze i tereny wokół.
Policjanci tutaj przede wszystkim będą dbali o bezpieczeństwo w ruchu drogowym, bo jak wiemy, w tych dniach ten ruch będzie większy, zarówno ruch kołowy, jak i pieszy. Ale również patrole będą na cmentarzach, ponieważ tutaj chcemy zadbać o bezpieczeństwo osób, które odwiedzają miejsca pochówku. Jak wiemy, w tym czasie dochodzi też często do kradzieży kieszonkowych. Jest to czas, w którym okazja czyni złodzieja, tak? Czyli tutaj musimy pamiętać, aby zabezpieczać te swoje rzeczy. Nie zabierajmy cennych rzeczy na cmentarz. Bierzmy tylko drobne pieniądze, torebki, portfele. Trzymajmy z przodu w kieszeni, torebkę również z przodu na widoku. W tym roku ze względu na pandemię spadek obrotów zanotowały stoiska z kwiatami i zniczami. Niestety przez pandemię, przez koronawirusa niestety jest mniejsze, utargi mniejsze. Oczywiście nie ma ludzi, boją się ludzie wychodzić na ulicę. Zdarzają się, że przychodzą i przychodzą pojedynczo, unikają bynajmniej tak, zgromadzeń. Dla wielu Polaków tradycja odwiedzania grobów bliskich jest niezwykle istotna. Jeśli jednak nie pójdziemy na cmentarz, zmarli się nie obrażą. Najważniejsza jest pamięć o nich. Żona żyła, to żeśmy przychodzili cały czas na cmentarz i w ciągu roku i na wszystkich świętych. A teraz... Od tych dwóch i prawie pół roku, no to dwa razy dzień jest. Przyjdzie pan 1 listopada? Na pewno przyjdę, tylko że przyjdę wcześniej. Jak zawsze przychodzę przed 8, w listopadzie też, 1 listopada też tak przyjdę. Najprawdopodobniej 2 albo 3, 1 sobie odpuszczę. Bo ze względów takich i mój wiek i żeby nie było chorób złożonych później z koronawirusem, to ten największy tłok nie pójdę. Jak co roku gmina przygotowała darmową komunikację miejską dla osób odwiedzających groby. Rozkłady jazdy znajdują się na przystankach autobusowych. 21 października około 7 rano w Policach na ulicy Grunwaldzkiej doszło do potrącenia kobiety. Do zdarzenia doszło na przejściu dla pieszych na wysokości skrzyżowania z ulicą Sikorskiego. Potrącona została 52-letnia kobieta, która z urazem głowy trafiła do szpitala. Kierujący pojazdem był trzeźwy. Policyjne statystyki wskazują, że najwięcej wypadków zdarza się właśnie jesienią. W tym czasie warunki na drodze są zmienne i stwarzają niebezpieczeństwo zarówno dla kierujących, jak i pieszych, którzy o tej porze roku stają się mniej widoczni. Szybko zapadający zmrok, opady deszczu, mgła i śliska nawierzchnia to czynniki negatywnie wpływające na bezpieczeństwo. Dlatego policjanci ruchu drogowego apelują do wszystkich, zarówno kierowców, rowerzystów, jak i pieszych, o zachowanie szczególnej ostrożności oraz rozwagi. Od 462 lat dzięki inicjatywie króla Zygmunta Augusta, który ustanowił stałe połączenie pocztowe między Krakowem a Wenecją, działa Poczta Polska. 18 października obchodziliśmy Dzień Poczty Polskiej i Dzień Listonosza. Pani Natalia pracuje od 4 lat na poczcie przy ulicy Grunwaldzkiej w Policach. Początki były trudne. Noszenie ciężkiej torby z przesyłkami to nie jedyny mankament pracy listonosza. Czasem atakują nas pieski i czasem jest po prostu niefajna pogoda. Pada śnieg, to są takie trudy. A listonoszem chciałam zostać od małego, tutaj jak chodziłam do szkoły. Bardzo mi się podobała ta praca, że tak sobie listonosz jedzie, wrzuca te listy. Ja mówię, ojej, ale fajna taka praca, nikt nad tobą nie stoi. No i to tak zaważyło na tym, że zawsze tutaj chciałam pracować. W polskich urzędach pocztowych 23 osoby pracują jako listonosze. Przed wyruszeniem w teren w sali doręczeń przygotowują przesyłki według tak zwanej trasy chodu. Segregują i porządkują je, by sprawnie trafiły do skrzynek pocztowych. Część z nich doręczają bezpośrednio adresatom. Bardzo lubię przebywać między ludźmi, lubię pracę w ruchu, tak? Nie lubię być przywiązana do jednego miejsca. Także to mi się bardzo podoba. No na pewno dużym minusem jest to, że jesteśmy uzależnieni od pogody, tak? Bo czy jest słońce, czy jest deszcz, czy jest śnieżyca, no to musimy iść w rejon, tak? Tutaj nie mamy wyboru, że opada, to nie idę, tak? Ale mówię, no ogólnie praca jest naprawdę bardzo fajna. Lubię być w ruchu, lubię rozmawiać z ludźmi, mieć z nimi kontakt, także... Urząd Pocztowy przy ulicy Grunwaldzkiej wraz z filiami przy ulicach Grzybowej i 26 kwietnia obsługuje obszar dwóch gmin – Police i Nowe Warpno. W placówkach jest zatrudnionych 56 osób. Świadczymy usługi powszechne, świadczymy usługi pocztowe umowne, usługi finansowe, usługi bankowo-ubezpieczeniowe. Tak? Nasi pracownicy są przygotowani do tego,
żeby klient, który pojawia się w placówce pocztowej, niezależnie od tego, z jaką potrzebą przyszedł, żeby został prawidłowo obsłużony i w maksymalnie dużym zakresie. Klienci odwiedzający placówkę przy ulicy Grunwaldzkiej widzą tylko panie, które obsługują w okienkach pocztowych. Jednak na zapleczu pracuje jeszcze 14 innych osób. Tam znajduje się dział ekspedycji, w którym przygotowywane są przesyłki do doręczenia lub wysłania w różne zakątki Polski i świata. Mamy mniej w tej chwili przesyłek listowych, natomiast idziemy w kierunku obrotu przesyłkami paczkowymi, ponieważ rośnie rynek internetowy, tak? I my staramy się zapewnić tutaj w tym zakresie jak najlepszą obsługę. W związku z tym właśnie to nasze zaplecze rozrasta się, ale również dbamy o to, żeby służba doręczeń cała działała prawidłowo, tak żeby przesyłki bez zbędnych opóźnień trafiały po prostu do adresatów. Dziś Poczta Polska to nie tylko listonosze dostarczający listy. W ciągu kilku lat zmieniły się preferencje klientów, którzy zamiast pisać listy, wolą wysyłać kartki internetowe. Duża konkurencja na rynku wymusiła zmianę kierunku usługowego, by nadążyć za potrzebami klientów. Dramatyczna sytuacja panuje na rynku szczepionek. Rząd nawoływał, by obywatele się szczepili, ale w aptekach brakuje szczepionek. W związku z tym program darmowych szczepień dla seniorów nie może być realizowany. Od 1 września gmina planowała zaszczepić przeciw grypie wszystkich chętnych seniorów w wieku od 65 roku życia. Zakontraktowaliśmy 1000 szczepionek z możliwością zwiększenia tej ilości dla każdego chętnego, jak w każdym roku, i podtrzymujemy tę gotowość. Niestety szczepionek nie ma w przychodniach, szczepionek nie ma w aptekach, szczepionek nie ma w hurtowniach. Nie mamy na to wpływu. To pytanie do polskiego rządu. Jak zabezpieczył swoich obywateli przed podwójną epidemią, pandemią koronawirusa i grypą? Trzeba przyznać szczerze, obywatele nie mają możliwości zaszczepienia się przeciwko grypie. Do tej pory w Polickiej Przychodni przy ulicy Siedleckiej zaszczepiono 480 osób. To nawet nie połowa przewidywanej liczby chętnych. Do tej pory do przychodni szczepionki docierały w 3 partiach. Nie wiemy, czy będą kolejne partie, kolejne dostawy szczepień do przychodni i czy mieszkańcy będą mogli dalej korzystać z programu. Jeśli do aptek docierają szczepionki, to jest ich śladowa ilość. Sprawdziliśmy, czy osoby po 65 roku życia mogą zakupić szczepionkę na własną rękę i ubiegać się o zwrot kosztów w ramach programu gminnego. Takiej możliwości nie ma, dlatego że program jest skonstruowany inaczej, gmina nikomu nie zrefunduje, natomiast mieszkańcy nie kupią tych szczepionek w aptece. Powiedzmy wprost, mieszkańcy nie kupią tych szczepionek w aptece. Apteki dostają po 10 szczepionek, po 5 szczepionek, w najlepszym wypadku po 15 szczepionek. Proponuję, żeby dowiadywać się w przychodniach, bo być może, zaznaczam, będzie jeszcze jedna dostawa szczepionek na początku listopada albo pod koniec października, ale to nic pewnego. Gmina podjęła próby zaszczepienia wszystkich chętnych pracowników jednostek oświatowych. Planowaliśmy też zaszczepić urzędników. Nie, nie są zaszczepieni, nie mamy szczepionek. W Urzędzie Miejskim chciało się zaszczepić około 50 osób na 160 zatrudnionych. Jak wygląda sytuacja w przedszkolach, szkołach i żłobku? Wyraził zgodę burmistrz na szczepienie wszystkich pracowników szkół i przedszkoli z pieniędzy gminnych. Zbierano informacje o chętnych i to była pokaźna grupa. Natomiast no niestety z podobnych względów, jak to jest w innych jednostkach, na brak szczepionek, no nie udaje się nam szczepić tych pracowników na grypę. W tym roku szczepionki na grypę znalazły się na liście leków refundowanych, co oznacza, że niektóre grupy mogą otrzymać ją za darmo lub w częściowej refundacji. Kompania baletowa to grupy taneczne, które mają na swoim koncie liczne nagrody i wyróżnienia. Tym razem dziewczynki zdobyły pierwsze miejsce w konkursie online organizowanym na Ukrainie. Kompania baletowa działa w Miejskim Ośrodku Kultury w Policach. To grupa utalentowanych dziewcząt, które tańczą i zdobywają nagrody na przeglądach i konkursach. Ostatnio na Ukrainie, na międzynarodowym konkursie, ponieważ nie mogliśmy pojechać z wiadomych względów, to online wysłaliśmy film naszego tańca, który był tam przedstawiany.
i zdobyliśmy pierwsze miejsce, z czego jesteśmy bardzo zadowoleni, bo wiadomo, Ukraina ma dużo wyższy poziom tańca niżeli my. Chociaż teraz się już wyrównało bardzo. Dziewczynki tańczące w kompanii baletowej zaczynały swą przygodę z tańcem bardzo wcześnie. Zaczęłam, jak miałam 4 lata i bardzo mi się spodobało po pierwszych zajęciach. Pojechałyśmy do Łeby 2 lata temu i zdobyłyśmy 3 miejsce w Łebie. Zaczęłam tańczyć, gdy miałam 3 lata i chodzę już 7 lat. Bardzo polubiłam balet, to jest moja pasja. I zachęciło mnie to, dlatego że panie były bardzo miłe i robią świetne układy. Bardzo często wyjeżdżałyśmy na jakieś zawody, gdy nie było jeszcze pandemii, ale gdy będziemy można, to będziemy po prostu jeszcze częściej wyjeżdżali. I to bardzo zachęciło. Zaczęłam chodzić od 6 lat. Bardzo mi się podoba. Pani Basia jest bardzo miła i to mnie bardzo zachęciło do pracy. Polecam tutaj chodzić, bo naprawdę tu jest fajnie, bardzo dużo można się nauczyć. No i balet jest bardzo fajny. Zaczęłam tańczyć, jak miałam 4 lata i bardzo mi się spodobało, no bo pani Basia, pani Ania i reszta pani są bardzo miłe. Czasem krzyczą, jak robią coś źle, ale to mija. W tym roku ze względu na pandemię zajęcia zostały wstrzymane i wiele prób przepadło, ale nie duch rywalizacji. Do konkursów organizowanych za pośrednictwem internetu tancerki przygotowywała Barbara Kamińska wraz z asystentkami, m.in. Darią Zarzeczną. Uczymy dzieci podstaw baletu, podstaw takich choreografii baletowych. Dziewczynki też ćwiczą starsze, w tych starszych grupach tańczą choreografie, wariacje z największych baletów, troszkę zmodyfikowane, ale jednak tak to mniej więcej wygląda, ale nie ograniczamy się też tylko do tańca klasycznego. Dziewczynki tańczą też jazz, tańczą taniec współczesny, tańczą taniec charakterystyczny, więc naprawdę mają tu dużą różnorodność. Daria Zarzeczna z tańcem i Miejskim Ośrodkiem Kultury związana jest od dziecka. Po studiach polonistycznych rozpoczęła współpracę z kompanią baletową jako instruktorka tańca. Aby tańczyć w balecie nie potrzeba wiele. Na początek wystarczy chęć i cierpliwość. Balet od początku jest bardzo nudny. Te podstawy, stanie w tej pozycji, dociskanie, rozciąganie się jest nudny. Potem zaczyna być ciekawy, jak już tak z 2-3 lata pochodzą, a te dziewczynki to nawet już niektóre i 5 lat, więc zaczynają rozumieć, co przekazują w tańcu. W kilku grupach wiekowych tańczy blisko 70 dziewczynek. Ćwiczą wytrwale na scenie i w sali lustrzanej. Pani Barbara, artystka baletu, opery w Bydgoszczy i w Szczecinie, jest dumna ze swych uczennic i wspiera tancerki w małych i dużych sukcesach. Kończymy teletydzień. Na koniec jeszcze przypominam o zmianie czasu letniego na zimowy. Z 24 na 25 października cofamy wskazówki zegarków z godziny 3 na 2, a więc śpimy dłużej. Do zobaczenia.